Jeden banan. 50 gramów płatków owsianych. 30 gramów odżywki białkowej. Łyżka skyra naturalnego. 10 gramów miodu. Odrobina wody i blendujemy. Tak wygląda gotowa masa naszego omleta bananowego. U mnie, moi drodzy, nic nowego. Robimy śniadanie na bazie jabłka, czyli jest to albo omlet, albo owsianka. U mnie jabłko ostatnie na śniadanie to jest po prostu must have, ponieważ ten owoc robi mi objętość śniadania i w ogóle nie chodzę głodna. Zawsze się na maksa najadam, jak śniadanie ma jabłko. Mąka owsiana, odżywka białkowa, cynamon i woda. Dla Tomika, a dla mnie klasyczny omlet szarlotka. Dawno go nie jadłam, teraz prawie każdego dnia jadłam owsiankę z jabłkiem. Jakoś bardzo mi podeszła. Znajdziecie ją w tym vlogu, to wam się powinno pojawić. No i smażymy. Dobra, mój omlet szarlotka się smaży. Tak wyglądają nasze omlety. Ja mam omleta szarlotkę, to jest omlet bananowy. Teraz wszystko udekorujemy na top masłem orzechowym. Tak, moi drodzy, wygląda efekt końcowy. Nasze dwa omlety. Bierzemy się za jedzenie. Smacznego i można zajadać. Daj znać, jak smakuje. Wiesz co, myślałam, żeby ci Nutelli dać, ale ta masa jest taka bardziej, bardzo płynna. On te, także tak możesz, wiesz, tak wziąć. A Nutellę jakbyś dał, to zaraz by się zmieszała z tym. Spróbuj najpierw tak, bo jest bardzo dobre. Sam omlet jest taki wyrazisty. A idziemy na spacer po śniadaniu? Bo o której masz jakieś lekcje, zaczynasz? 10:15. A, to zdążymy nas z psami. No pomyślałabym, bo myślałam, żeby zrobić w ogóle spaghetti, ale... Młody mówi, że jest to najbardziej syty omlet ever. Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu Full Day of Eating. Dzisiaj szykuje się naprawdę fajny vlog, bo oprócz klasycznego Full Day of Eating robimy sobie Q&A. Wczoraj na Instastory dałam wam lupkę, w której mogliście zadawać pytania, więc wybiorę najciekawsze i sobie tutaj pogadamy, poodpowiadam na pytania. Dodatkowo zrobię dzisiaj przepyszne spaghetti i brownie dwukolorowe, także zaczynamy ten dzień, szykuje się naprawdę fajny filmik. Kawka. Tu przygotowane? A dla kogo ta chałwa? Co? Przed obiadem? No. Młody, mogłam się z tobą założyć. Nie ma Grześków, nie ma Grześków. Trzy Grześki znalazłam. Ale nie ma tu dobrych. Ale te też są dobre, no ujdą, no. Ja nie lubię. Ja też tak średnio je lubię. A tutaj co? A, Wojtek przywiózł. Mini cinnabonki. Jest taka zależność, że jak kupujesz to duże opakowanie, to tam są wszystkie kolory, a jest tylko kilka tych ciemnych, a te są takie średnie. A one były, a miały takie... musisz patrzeć, co... Ciemne. Ale musisz patrzeć, co pisze w środku na opakowaniu. Właśnie, bo ciemne opakowanie i narysowane. Pokaż, że patrz. Jak jest takie opakowanie, to tu masz wszystkie kolory, jakie no patrz, są narysowane, no, widzisz? Takie są kolory. No, ale kupię dzisiaj w Biedronce. Trzy buziki, to jest dużo pracy jest taka specjalna, jak jedwab, żeby nie przepuszczał tych wirusów. Amita, ale to się, wiesz, można zdezynfekować, można wyprać, można przemyć po prostu, cokolwiek, nie? Strasznie słodki ten tofi, ale okej, no. Najlepsze te ciemne. Ale gryzę. Aniu, co? Mam przepis fajny. Jaki? 5 minut roboty, 45 minut pieczenia i fajne siacho. No, jakie? Z kawkami, z rabarbarem, z czym chcesz. Drożdżowe.
Drożdżowe też może być, ale takie. No. No ja dzisiaj robię brownie. Ksiule! Laila, Laila, chodź tutaj, tu. A zobacz, ona w ogóle nie da tutaj, małej tu, ten. Tu. Dobra. O, super! Patrz, skacz tutaj, tutaj skacz. Tutaj skacz, tutaj. Moje piękniolki, psiuluśki kochane. Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Co, psiulencje? Robię właśnie spaghetti. Nasze spaghetti będzie składać się z papryki czerwonej, cebulki, sera piórko, już sobie tu odmierzyłam i chcę wykorzystać filet z piersi z indyka. Zaraz go ładnie tutaj oczyszczę. Będę go mielić w blenderze. Robimy spaghetti, więc lepiej, żeby to mięso było takie przemielone. Zaraz Wam pokażę, jak wszystkie składniki ładnie przygotuję. Pójdę do ogródka po bazylię. No, a tutaj pełna asysta, pełna asysta. No tak, na spacerek po obiedzie. Przygotowałam sobie właśnie, pięknie sobie ułożyłam wszystko pod spaghetti. Mamy tutaj 50 g cebuli, 80 g papryki, 150 g sera piórko, tego wysokiej zawartości białka. Świeżą bazylię, mama zerwała z ogródka, strasznie ładnie pachnie. I tutaj mam filet z piersi z indyka, 320 g, pasatę pomidorową, makaron do spaghetti. Teraz tak naprawdę będę przyprawiać to mięso i blendować, a na patelni podsmażać cebulkę razem z papryką. Na koniec zetrzemy na tarce ser piórko i rozpuścimy po całości. Mięso będę przyprawiać taką przyprawą do mięs. Jest genialna z Knora. Szkoda tylko, że ma trochę kalorii, ale dam dosłownie szczyptę. Czosnkiem granulowanym, bazylią i papryką słodką wędzoną. Laila, czyś ty zgłupiała? Czyś ty zgłupiała? I papryka słodka wędzona. Dodam jeszcze soli. I pieprzu ziołowego. I biorę każdy twój problem na pół. I nawet jeśli się resztki. I nawet jeśli nie ma tu. Tak nam zmieliło się mięsko. Patrzę, że tutaj wszystko fajnie się zmieliło, tak. I ja o wiele bardziej wolę sama mielić, niż kupować to mielone, bo no nie wiadomo, ile tam macie tłuszczu w tym mięsie i ono takie jest, o, jakościowo moim zdaniem, więc lepiej kupić filet i samemu zmielić. Zajmuje to kilka chwil. Przechodzimy do dalszego etapu. Wlewam teraz 10 g oliwy z oliwek i podsmażam cebulkę. Woda zagotowała. Będę nastawiać makaron. Warzywa nam się już podsmażyły. Dodaję teraz pierś z indyka. I zaraz będę tutaj dawać jeszcze świeżą bazylię. Wrzuciłam tu mięsko, podsmażyło mi się to fajnie. Dodaję passatę, zaraz zobaczymy ile. Tak na oko. Wystarczy. Mamy tutaj... Spróbowałam właśnie i powiem Wam, że tak dobre spaghetti dawno mi nie wyszło. To mięsko jeszcze fajnie się rozdrobniło tutaj w tej passacie. Dodałam jeszcze więcej tej passaty, bo łącznie 400 ml. Dodaję tutaj jeszcze teraz świeżej bazylii. Odcedzam makaron, wrzucam ser i voila! Spróbuj mojego spaghetti i stwierdzisz, że wyszło przepyszne. Nie chwaląc się. Co to za spaghetti bez makaronu? No przecież ugotowałam z boku. Przepyszne. Przepyszne? Teraz tylko serek, ale chyba wiecie co? Nie zużyję 150 g, tylko tak ze 100, bo i tak dużo białka już ma to spaghetti, a ser piórko ma tyle białka co kurczak, więc po prostu chyba odkroję połowę tego. 112. Sera piórko, zaraz będziemy rozpuszczać naszym mięsku z passatą i z warzywami. Mama, nie chcę jarmużu, tylko bazylię, proszę. Tam. I tam, mięciusieńkie i mój koperek z mięsem. Ale ja proszę bazylię, masz bazylię? Nie. No daj mi no 3 listki bazylii do spaghetti, Aniu, no to znajdziesz jeszcze, no jeszcze poszukaj. No poszukaj, 3 listki ładne do zdjęcia, pliska mami. Mojego bo bazylia do spaghetti, mama koperek do spaghetti, koperek do ziemniaków.
To ziemniaki zrób. Dobra, pokrojony serek i teraz dodajemy do spaghetti. I rozpuszczamy po całości. Mówię pokrojony, starty. Mami, nie znalazłaś tą bazylię? No i widzisz, da się, da się. Aniu, najładniejsze listki już ci dałam. Ale nie istotne, czy ładne, czy nie. Po prostu bazylia do spaghetti musi być. Musi być do spaghetti, mamita. Mamita, tutaj spaghetti z serem. Przepyszne. Przepyszne. Będzie też, ale dopiero... Tomik! Obiadek! Tomik! Najlepsze spaghetti ever! Mama, ktoś ty kupi za dwie. I tak wygląda, moi drodzy, efekt końcowy. Ale pięknie wyszło. O, tam właśnie moje echo w tle. Pycha. Makroskładniki, kaloryczność oraz produkty pojawiają Wam się w opisie standardowo. Bierzemy się za jedzenie. Proszę bardzo, dla mojej kochanej mamusi. Dziękuję. Tomciu, a Tomciu. Mama, czy możesz mi tu nie robić składowiska, jak ja tu chcę łokcie kłaść? Ren naszych marzeń. Oczywiście. Ten, kto wyhodował bazylię, dostał najbardziej mizerny listek. Mama, no właśnie, tak się spisałaś. Ja sobie wezmę swoją jarmę. Tak się spisałaś. I nawet kiedyś i u resztki. Dla królików zielone spaghetti. Bum, proszę. Ta-dam. Aniu, popatrz. Mama, zbezcześciłaś moje spaghetti swoją zieleniną. No tak. Niech będzie zbezczeszczone, ja tak mówię. No to smacznego. No to smacznego. Mm, no dobra. Dobłe? Dobłe. No, tylko makaron jakiś z pomarańczą kupiłaś, nie wiem o co chodzi, ale wykorzystałam. No, narysowane pomarańcze były. Pomarańcze? No, takie trzy pomarańcze, bo tak mówi, a pachnie pomarańczą. Co? Mówię, makaron? Makaron? Oczywiście. Dobry. No faktycznie. Dobry. Pomarańczą? Nie. Mama jej eksperymenty. Tamciu. Wielorakość smaków po prostu. Karmel z solą. No, taki makaron, że się makaron z pomarańczą. Już mam nie taki. A coś tak mało dostał, nie zasłużyłeś? Nie zasłużył. Nie, masz makaron jeszcze na tym na patelnię, chcesz sobie dodaj. Ale no tyle zrobiłam, myślałam, że wystarczy. No. Idealnie, ja pojadłam. Kawka i się biorę potem za brownie. Wróciłam właśnie z zakupów, powiem wam, pokażę wam, co kupiłam. Skyry w ogóle były na promce. I w ogóle dużo rzeczy na promce w Biedronce. Kupiłam świeże truskawki, ale trzeba je zjeść na już, bo się szybko psują. Borówki do sernika i do owsianek, skyry naturalne i tutaj jakieś malinowe, jagodowe. Jogurt naturalny mama ci kupiłam, banany, maliny i tą galaretkę kupiłam do sernika, bo chciałaś. Kupiłam też knopersy, bo mają bardzo fajne kalorie, jak na takiego batonika i jakieś urozmaicenie. Kupiłam grzeszki i zobacz, jak są tak narysowane, to znaczy są wszystkie ciemne. Twaróg duży do sernika, prosiłaś, żebym kupiła te chusteczki do sprzątania, to była jakaś promka, była to dwie od razu. No, troszeczkę aspartamu przed treningiem, maliny mrożone, Pepsi, te mięso dla piesków, młody chciał, lubi te napoje, mleczne. 25 gramów białka, bo Wojtkowi podbiera, to mu wzięłam. Brokuła. Kupiłam dużo jabłek. Kupiłam też fasolę. Nie było niestety czerwonej, więc nasze brownie będzie z białej. Ale myślę, że po prostu kakao zrobi tu robotę i damy radę. I tak naprawdę to tyle. Za tyle zakupów. W sumie Biedronka jest strasznie tania. Zapłaciłam 180 zł, gdzie jakbym robiła w Kauflandzie, to na pewno powyżej 200 by mi poszło. Dobra. No i tyle. A, żelatynę jeszcze kupiłam, bo mi powiedzieliście, że dlatego mi nie wyszedł mój deser, ponieważ zrobiłam z tą deserową, ona jest gorsza. Płatki owsiane błyskawiczne, bo zostały w domu tylko górskie, a ja lubię te owsiane. A nie, nie kupiłaś, kupiłaś znowu górskie.
Tak. No i tyle. Jabłka kwaśne jeszcze kupiłam. I wszystko. Ruszamy z Q&A. Będę odpowiadać na te pytania, które tak naprawdę najczęściej się powtórzyły. Mama mi wysłała jakieś śmieszne obrazki. Odkąd mała ma WhatsAppa, to jest... Dobra, przygotowałam sobie pytania. Nie wiem, ile tych pytań jest. Wiem, że przygotowałam pytania, które najczęściej się powtarzają, które były powielane i stwierdziłam, że na nie odpowiem. Mam nadzieję, że to będzie takie szybkie Q&A i się uwiniemy. Jakie suplementy czy witaminy do zażywania są najważniejsze dla Ciebie? I było dużo pytań o te priorytetowe suplementy. Jak wiecie, suplementacja jest to 1-2% moim zdaniem. Możecie uzupełnić witaminy i minerały z normalnego pożywienia, ale ja jem dosyć monotonnie, więc suplementuję każdego dnia omegę, witaminę D3, żelazo plus witaminę D3, żelazo, omegę. I tyle, tak naprawdę. Tyle. No, to są moje takie suplementy, które biorę każdego ranka. Do jakiej sylwetki teraz dążę? Czy jestem na redukcji, czy na masie? Ogólnie o to było sporo pytań. Jestem aktualnie na redukcji. Do jakiej sylwetki dążę? Tak naprawdę nie mam sylwetki, do której dążę. Chcę się czuć komfortowo w swoim ciele. Teraz już się czuję bardzo komfortowo. Chcę jeszcze sobie troszeczkę schudnąć i wejść na utrzymanie. Tak dosłownie myślę 2-3 kilo. Na koniec redukcji podsumuję Wam całą redukcję, opiszę, pokażę, jak ucinałam kalorie, jak rozplanowywałam te kalorie. Ale to będzie w oddzielnym filmiku. Aktualnie redukuję, myślę jeszcze, tak jak powiedziałam, 2-3 kilo. Z jakich ćwiczeń na razie składa się Twój trening? PS, super forma. Dziękuję bardzo. Mój trening składa się... Mój plan treningowy składa się z 6 treningów w tygodniu, podzielonych na upper i lower body. Ręce, całą górę, plecy trenuję 2 razy w tygodniu, nogi trenuję 4 razy w tygodniu i tak naprawdę... Tyle. Dzielę sobie po prostu od góry do dołu. Takim systemem mi najlepiej. Mój trening trwa, bo tam też były pytania, maksymalnie godzinkę, godzinkę 15, jak się sprężę nawet 45-50 minut. No. Aniu, nic się nie zmieniło w sprawie domu. Dalej wszystko trwa pomimo wirusa. I czy w 2020 będziesz mieć dokończony cały dom? Dużo pytań o dom było. Nic się nie zmieniło w sprawie domu. Budowa nadal trwa, wszystko idzie do przodu. Mój brat mi strasznie pomaga teraz, jak ja jestem tutaj w Busku. Jeździ tam na budowę, dogaduje się z hydraulikiem, z elektrykiem. Jest naprawdę ogromnym wsparciem, jeśli chodzi tutaj o dom. Wszystko się buduje, cały czas pracuję. Tak naprawdę już kończę projekty z moją architektką Kają. I myślę, żeby Wam zrobić aktualizację tak za miesiąc, czyli wydruk gotowy projekt i pokazać, jak wygląda puste pomieszczenie i jak wygląda to na wizualizacji. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy chcecie taki filmik, jakby nie ze skończonym domem, ale z tym, jak to będzie wyglądać, jaki jest postęp prac. To Wam nagram, ale wszystko idzie bardzo szybko do przodu. Myślałam, że w październiku, w sierpniu wpuszczę tam ekipę remontową, a okazuje się, że chyba już we wrześniu będę wpuszczać ekipę remontową, także jestem strasznie zadowolona. I wdzięczna, że mam takiego brata, który pomoże mi to ogarnąć, bo ja sama jestem totalnym laikiem i naprawdę szłoby to 2 razy bardziej opornie. Ile masz wzrostu? Wyglądasz na wysoką. Ja mam 1,69 m, 1,70 m i powiem Wam, że zawsze każdy z obserwatorów, kto mnie spotyka, zaczepia na siłowni czy w galerii, mówię: Boże, Ania, ja myślałam, że Ty jesteś 2 razy wyższa. Także to jest taka klasyczna reakcja. Wyglądam na dosyć wysoką na filmikach, to fakt. No chociaż 1,70 m, 1,69 m to nie jest mało, nie? No. Czy nie męczycie czasami ciągłe liczenie kalorii, czy nie lepiej jeść intuicyjnie? U mnie jedzenie intuicyjne skończyłoby się no tak, żebym jadła, dopóki nie będę w 100% najedzona. Czy ja wiem, nie męczy mnie to, mam już to w głowie, jakby zanim coś położę, zważę. Prowadzę taki tryb od kilku lat i jest to dla mnie już taka codzienność, a mój set point jest zdecydowanie wyższy niż w aktualnej wadze, więc mój organizm potrzebowałby jedzenia, 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 dopóki by nie doszedł do tego set pointu i tu bym się zatrzymała. Czyli jadłabym tak naprawdę tyle, ile mi wystarcza, intuicyjnie, jakbym miała wyższy poziom tkanki tłuszczowej. Jeśli chodzi o redukcję i pozbywanie się tej tkanki tłuszczowej,
dalej, no to nie ma szans redukować i jeść intuicyjnie. Chyba że ktoś ma, nie wiem, z natury... No nie wiem, nie ma szans w ogóle, bo człowiek im bardziej redukuje, tym robi się bardziej głodny i je więcej po prostu, a nie liczy kalorii, czyli nie jest w stanie sobie tego rozgraniczać. Jakby, no to jedno wiąże się z drugim. Co sądzisz o operacjach plastycznych typu zmiana nosa, powiększanie piersi? Ja jestem jak najbardziej za. Nosa nie możemy zmienić, piersi nie możemy zmienić. Za to nogi, ciało, brzuch, pośladki możemy zmienić. Jeśli ktoś idzie na skróty i robi sobie operację na tyłek, czy na nogi, czy odsysanie tłuszczu, dla mnie jest to droga na skróty i lenistwo. Nie mówimy tutaj o takiej opornej, zwisającej tkance tłuszczowej, której niestety już się nie da zredukować i to kobiety mają, nie wiem, po ciąży, po jakichś tam incydentach. Okej, to już chirurgicznie, ale jeśli ktoś robi sobie takie operacje, które jakby... mogą również wynikać z tego i dać mu efekt swojej jakiejś pracy na treningach, no to dla mnie to jest... No, jakby ja to neguję. Każdy ma swoje życie, robi co chce. Nos i piersi, okej, czemu nie? Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Po coś jest ta chirurgia plastyczna? W porządku. Akceptuję to i nie mam problemu. Spoko. Większość teraz dziewczyn na Instagramie typu Kylie Jenner, Kim Kardashian, Hailey czy Ariana Grande, Angelina Jolie, wszystkie te osoby miały jakieś ingerencje i to spore, szczególnie nosy, żuchwy, kształty twarzy i tym podobne, więc no w tym świecie to jest niestety norma. Jeśli nagram cheat day, planuję nagrać filmik, kto jeszcze nie widział poprzedniego, tutaj powinno wam się pojawić, odnośnie 24HM tylko McDonald's. Planuję to ponowić, tylko że z KFC. No jak będę w Krakowie, to może nagram ten filmik. No, jestem ciekawa, bo bardzo rzadko jem w KFC i będzie to taki mały challenge. Czy codziennie jem coś słodkiego? Jadasz też czasami pizzę i wliczasz, czy wolisz nie? Praktycznie codziennie jem coś słodkiego, do kawki, Grześka, Knopersa, czy jakąś fit przekąskę. Na przykład tydzień temu byłam w Krakowie z bratem w Molam, jadłam tłustą zupkę tajską, nie wliczyłam jej, zjadłam ją jako obiad i tyle. I często tak mam, że na przykład zamawiamy sushi na obiad albo pizzę i raz na jakiś czas, nie wiem, dwa razy w miesiącu zjem sobie pizzkę na obiad zamiast normalnego obiadu czy sushi, jakby nie wliczam tego, nie przejmuję się tym, po prostu jem. Jakie masz trzy nawyki, które dają ci spełnienie i sukces w życiu? Trzy nawyki, które dają mi spełnienie w życiu. Myślę, że moim nowym nawykiem od jakiegoś roku jest czytanie książek i to mi bardzo, bardzo pomaga, szczególnie tych, jeśli chodzi o życiorys ludzi i o rozwoju osobistym. Kolejnym moim nawykiem jest nieodkładanie rzeczy na później. Jeśli masz coś zrobić, a możesz to zrobić, zrób to dziś, szczególnie jeśli chodzi o rzeczy priorytetowe. I moim trzecim takim nawykiem, który jest ze mną już od bardzo dawna, jest szeroko rozumiana wizualizacja. I jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi, to ja zanim kupiłam dom, półtorej roku temu, zanim wydałam pierwszą książkę, ja wiedziałam, na co przeznaczę pieniądze z tej książki. To idzie na dom, ja miałam wyobrażenie mniej więcej mojego domu w głowie, kuchnia musi być jasna, okna, duży marmurowy blat, ja to wszystko miałam w głowie. I ja sobie tak wizualizowałam, że ja wiem, jak ten dom będzie wyglądać. Powoli szukałam, dążyłam, pracowałam, aż w końcu pyk, stało się. I jakby taka wizualizacja w głowie jakiegoś naszego pomysłu pomaga nam w dalszych krokach, żeby osiągnąć ten cel. Także jak sobie często o tym myślę, często coś planuję w głowie, przelewam na papier, właśnie wizualizuję, to mi bardzo pomaga. Bardzo. Na przykład teraz już mam w głowie, jakie auto chcę sobie kupić za tam, powiedzmy, do 2 lat. I już mam to swoje autko w głowie, wiem, jak ono będzie wyglądać, wiem, jakiego koloru będzie. I tak sobie powoli myślę o tym autku co jakiś czas i wiem, że sobie za jakiś czas kupię to auto po prostu. Także no ta wizualizacja, jeśli chodzi o firmę, rozwój mojej firmy, też wiem mniej więcej, co chcę robić, w którą stronę chcę iść. Mam w głowie jakieś projekty, mam w głowie nawet kampanie reklamowe, to wszystko sobie wyobrażam i kiedyś to się stanie, jak będę na to pracować. No, także to jest taki, myślę, że pierwszoplanowy, priorytetowy mój nawyk, czyli myśli o tym,
tworzenie jakiejś wizualizacji w głowie, przelewanie tego na papier, rozmowa z rodziną o tym, to też jakby zbliża mnie do tego, bo dzielę się tym pomysłem i co jakiś czas ktoś zapyta, a jak ci idzie, no co tam odnośnie tego pomysłu, i mnie to również mobilizuje do pracy. Ostatnie pytanie, płatki do mleka czy mleko do płatków? Pizza z ananasem czy pizza bez ananasa? Pizza z ananasem, płatki, a potem mleko. I na tym kończymy Q&A. Bierzemy się teraz za nasze brownie. I moi drodzy, jeśli pod tym filmikiem będzie 6000 łapek w górę, nagrywam jutro z mamą najlepszy sernik na zimno, o który pytaliście. Mama już powiedziała, że możemy nagrać, ale czekam tutaj na was. 6000 łapek w górę i w niedzielę na kanale jest przepis na najlepszy sernik na zimno dla całej rodzinki. Będziemy jutro robić, także liczę na was. No i lecimy do kuchni robić brownie. Jeszcze wcześniej idę na spacer z psami. Aha, i dziękuję wam bardzo za wszystkie pytania. Wbijajcie na mojego Instagrama, co jakiś czas tam robię Q&A, nawet takie pisane na Instastory, albo będę robić też Q&A na YouTube'a, także możecie pytać i będziemy sobie wplatać Q&A w te full day of eatingi. Dajcie znać, czy taka forma wam się podoba, a nie na przykład tylko filmik odnośnie samego Q&A, który myślę, żeby był troszeczkę bardziej nudny. Ja będę robić brownie dla 3-4 osób, dlatego podwoiłam składniki. Normalnie bym użyła jednej puszki fasoli, jednego jajka, jednego banana, ale jest więcej osób, chciałabym, żeby wszyscy zjedli. Także mamy tutaj dwie puszki fasoli, dwa jajka, orzechy brazylijskie, odżywkę białkową, ale ją możecie pominąć. Możecie dać troszeczkę mąki kokosowej albo budyniu zamiast odżywki białkowej. Jednak jak macie, to polecam użyć, ona taki fajny smak nadaje, cynamonu, dwóch bananów, masła orzechowego, proszku do pieczenia, kakao 100%, aromatu, jakichś przypraw, zobaczymy co jeszcze dodam. Na samym początku pod bieżącą wodą płukamy porządnie fasolę. Płukaną fasolę daję teraz do blendera i będę zaraz wszystko blendować porządnie, żeby w ogóle nie było widać ani czuć tych osłonek takich delikatnych fasoli. Także najpierw blenduję porządnie fasolę. Dodaję tutaj jeszcze dwa jajka. Wow. Blended. Okej, fajnie nam się zblendowała. I jedyny błąd, jaki większość ludzi robi, to po prostu nie blenduje tej masy porządnie, przez co te osłonki fasolki są wyczuwalne. Jak porządnie wszystkie składniki ze sobą zblendujecie, dosłodzicie, dodacie dużo kakao i w ogóle nie czuć fasoli. To brownie jest przepyszne i ma małą kaloryczność. Daję tutaj kakao 100% i kakao sobie nie żałujemy, pewnie jakieś 20-30 gramów wyjdzie. Dodaję 30 gramów, taką miarkę odżywki białkowej. Nie, bo tu już fajnie mi się zblendowało. Dodaję szczyptę, taką konkretną, proszku do pieczenia. I mój ulubiony, bo najbardziej wyrazisty, wyczuwalny aromat migdałowy. Troszkę dolewam. Dodaję teraz dwa banany. Zaraz wam powiem, ile ważą. One są dosyć takie cienkie. O, Wojtek tam idzie. Nasze dwa banany. 186 gramów. Cześć. Nagrywam vloga. Przywitaj moich obserwatorów. Hejko, kochani. Robię brownie. Brownie. Okej. I teraz dodajemy te banany tutaj do naszego brownie. Zaraz je skroję, żeby jakoś zmieścić, bo mam strasznie małe to opakowanie. Dodajemy i ponownie blendujemy. Dobra. Ile jest tych orzechów? Żeby wszystko wyliczyć, żeby makro się zgadzało. Mamy 23 gramy. Tak mi rozbij je na takie małe części tutaj. Dobra, ja dodaję teraz słodzik
będę go miażdżyć. I zastanawiam się, czy nie dodać jeszcze drugiej miarki odżywki białkowej, bo tak naprawdę na porcję dla jednej osoby dodawałam jedną miarkę, czyli 30 gramów. A teraz no, będzie kilka osób, więc chyba dodam. Także 60 gramów. Okej, słodzik mi się skończył, jest jeszcze jeden. To będę zaraz tak miażdżyć łyżką i tutaj dodawać. A ty już po robocie? Okej, i teraz zobaczcie, taki proszek dodaję tutaj, zmiażdżony słodzik. Fajną opcją jest kupienie w Tesco takiego słodzika w takim płynie. I teraz to blendujemy. Jeszcze na koniec dodam masło orzechowe i może tu teraz cynamon dodam, żeby było okej. Wojtek mi rozupał tutaj orzechy w takim młynku, zaraz je wrzucę. Dodaj mi tych orzechów tutaj, proszę. Przygotowałam sobie blaszkę, kupiłam w ogóle ostatnio w Biedronce taką fajną blaszkę. Ona jest większa niż te standardowe, troszeczkę innych wymiarów, ale idealnie właśnie na takie brownie dla dwóch osób, jest przepiękna, zobaczcie, z takim printem. Teraz będziemy dodawać tutaj orzechów brazylijskich, tych już rozmiażdżonych i na sam koniec, możesz tu dodać już, na sam koniec tak przejadę masłem orzechowym, żeby było ono wyczuwalne w tym brownie. Jeszcze nigdy tak nie robiłam, stwierdziłam, że troszeczkę będzie eksperymentowania. Dodajemy teraz orzechy. Wlewamy. Jeśli sama masa jest pyszna, to pamiętajcie, że nieważne, czy wam wyrośnie, czy nie, i tak będzie dobre. Ta masa jest po prostu mistrzowska. ...30 gramów. Żeby było czuć w każdym kawałku trochę masła. I ja wkładam teraz moje brownie do rozgrzanego piekarnika na 35-40 minut. Tak naprawdę musicie patrzeć i zobaczyć z widelcem albo z wykałaczką. Dobra, minęło 40 minut. Zobaczcie. No, świetnie, że tak wyrosło nasze ciacho. Ja jeszcze je podtrzymam jakieś 20 minut w piekarniku. Pewnie sobie opadnie. Myślę, że nie wyrosło przez to, że ta blaszka, ona jest taka tutaj stabilizowana. Nie może się tak rozszerzać i ograniczało na boki troszkę, bo zawsze ono mi tak się rozpychało w tamtych silikonowych innych blaszkach. No nic, tak fajnie wyrosło, jest okej. Wow, fajnie wyszło. Git. Tak wygląda nasze brownie. To masło orzechowe zostało na górze. Myślałam, że ono wejdzie w to brownie, ale fajnie, bo jest jakiś topping. Tu drugi kawałek. Ja sobie zaraz odkroję dwa na kolację. Pycha, mięciutkie, mokre. Idę zanieść młodemu i mamie. Zobaczymy, jak ocenią. Dla Wojtka jest tutaj, plus dla mnie. Zaraz będę sobie nakładać. Testuj. Co? O, a bez widelca? No nie no, spróbuj sobie tak i zjedz, nie? No testuj. Co tam, syneczku? No dobra. No od 1 do 10 ile oceniasz? Tak szczerze. No 7,5. 7,5? No dobra, to tak dobra ocena, no. Jest zamulające, ale nie jest suche, jest mokre w środku, no, człowieku. I dam suche, ja ci dam suche. No Lunia, tutaj śpi piesiulek.
brownie wyszło naprawdę super. Powiem wam, że jest trochę takie zamulające, może nie suche, zamulające dla mnie. I następnym razem dodałabym banany tak, powiedzmy, luzem, nie takie zblendowane, tylko takie rozbebłane. Na tym posiłku kończymy dzisiejszy Full Day of Eating. Klasycznie, jeśli podobał wam się filmik, koniecznie stawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie to zróbcie. Widzimy się w niedzielę o 10:00 i liczę na was. Na 6000 łapek w górę nagrywam przepis na super sernik z mamą. Do zobaczenia w niedzielę, ściskam was wszystkich, buziaki!